W tym filmie rozwiążemy zagadkę postawioną przez pewnego właściciela dosyć osobliwego sklepu zoologicznego. Więc osobliwość tego sklepu polega na tym, że są w nim tylko trzy gatunki zwierząt, mianowicie koty. I kotów jest K, liczba kotów wynosi K. Poza tym są psy, których jest P. Oraz niedźwiedzie, których jest N. Wiemy ponadto, że kotów jest najwięcej, potem idzie liczba psów, a najmniej jest niedźwiedzi. A zagadka brzmi tak. Jak się mają do siebie dwa ułamki, mianowicie 1 to jest n podzielone przez k plus p plus n, a drugi ułamek to jest 1 trzecia. Czyli naszym zadaniem jest wstawienie pomiędzy te dwa ułamki znaku mniejszy, większy lub równy. Teraz proponuję, abyście może przerwali oglądanie tego filmu i spróbowali sami rozwiązać to zadanie. Dobrze. To tak, czyli to są nasze dane. No jeszcze wiemy, że to są liczby całkowite, co może nie jest bardzo istotne, natomiast to, co jest istotne, to to, że to są liczby dodatnie, prawda? No bo to są liczby odpowiednich zwierząt w sklepie. Zastanówmy się może, co przedstawia ten ułamek. No, k plus p plus n to jest liczba wszystkich zwierząt w sklepie. Liczba zwierząt w sklepie. Tak, wobec tego to jest stosunek niedźwiedzi do wszystkich zwierząt, czyli ten ułamek właściwie mówi nam, to jest jaką część wszystkich zwierząt stanowią niedźwiedzie. To zadanie można zrobić na kilka sposobów. W następnym filmie pokażę Wam, jak je zrobić tak algebraicznie, a tutaj może zrobimy je tak, na taki sposób rysunkowy. Tutaj są przygotowane rysunki. No to jest, czyli to jest ten prostokąt, reprezentuje wszystkie zwierzęta. On jest podzielony na trzy równe części. No i spróbujmy zobaczyć, czy te możliwości tutaj, powiedzmy, że tych niedźwiedzi jest więcej niż 1/3. Tak? Czy może być tak, że niedźwiedzi jest więcej niż 1/3? Czyli spróbujmy narysować sytuację, że n przez n plus p plus k, że to by było większe od 1/3. Czyli, no dobrze, czyli może, czyli nie, to jest 1/3, niedźwiedzi jest trochę więcej, czyli ten prostokąt to jest kolor niedźwiedzi, prawda? I on zajmuje więcej niż 1/3 wszystkich zwierząt. Spróbujmy sobie, czy taka sytuacja jest możliwa. Teraz idą psy. No, psów jest trochę więcej, czyli wobec tego, ponieważ to wystaje, to tutaj tyle, powiedzmy, co najmniej tyle musi być psów. Prawda? Co najmniej tyle. No i kotów, prawda? Kotów ma być jeszcze więcej. No więc widać, że tutaj zabrakło nam miejsca na koty, bo nie da się tutaj. Widzimy, że część, która pozostała do zakolorowania kotami, jest na pewno mniejsza niż 1/3, prawda? Czyli te warunki, że k jest większe od p, większe od n, są niespełnione. Czyli innymi słowy, ta sytuacja jest niemożliwa. Niemożliwe.
Dobrze, no to teraz pytanie, czy może być równość? Czy może się zdarzyć, że n podzielone przez n plus p plus k, że to jest dokładnie równe 1 trzecia. Czyli niedźwiedzie zajmują dokładnie 1 trzecią tego prostokąta, czyli to jest tutaj, kolorujemy na kolor niedźwiedzi. I teraz co, wiemy, że psów jest więcej. No, czyli innymi słowy, część psów musi tutaj trochę wystawać. No, no i zasadniczo jesteśmy w takiej sytuacji samej jak powyżej, że na koty, których powinno być najwięcej, zostało nam mniej niż 1 trzecia. No, czyli innymi słowy, ten scenariusz jest również niemożliwy. No, te dwie rzeczy są niemożliwe. Zatem no, musi być tak, że to jest mniejsze. No, no więc jeszcze spróbujmy narysować taką sytuację, że rzeczywiście ta sytuacja jest możliwa, czyli że no dobrze, tych niedźwiedzi mamy mniej niż 1/3. Tak. No, psów ma być więcej. Powiedzmy, że psów narysujemy dokładnie 1/3, czyli mniej więcej tyle. Będzie psów, prawda? Więcej jest niż niedźwiedzi, bez wątpienia. No i teraz część, która została na koty, rzeczywiście jest większa niż 1/3, czyli więcej jest kotów niż psów. No, czyli to jest sytuacja, że n przez n plus p plus p plus k jest mniejsze od 1/3, czyli część, jaką stanowią niedźwiedzie w tym sklepie, ta część stanowi mniej niż 1/3 wszystkich zwierząt.